Jezu, one tak krzywo wiszą, czy ta ściana jest jakaś nie taka? Angelika, ty jesteś Tomasz? Tomasz. Przyszłam do ciebie w takim razie. Usiądźmy. Czym do mnie przyjechałaś? Z jakim problemem? Z problemem tatuażu niechcianego. Nie poskutkowało 7 laserów, więc... 7 laserów? 7 laserów i czara goryczy. Zajebisty tytuł na biografię. Tamten artysta nie żałował tuszu. Bił go bardzo głęboko, bardzo głęboko i bardzo dużo. Tak. Myślałam, że da radę z takim małym obrazkiem, który zresztą przygotowałam dla niego. Co miał zrobić, to dodać od siebie troszeczkę. I to chyba był ten błąd. Myślałam, że jest artystą i że coś zrobi z tego mojego rysunku. On dosłownie przekalkował to tak, jak było i dosłownie to mi wytatuował. Jak ja się obudziłam następnego ranka, to myślałam, że sobie normalnie, nie wiem, ten łeb utnę. Dobra, a co to był za wzór? Co chciałaś sobie wytatuować? Miał być taki słodki aniołek z różkami. Aniołek z różkami, no ciekawe, tak. Fajnie. Kontrast. Fajny, słodki taki, z ogonkiem, słodką buźką, ale to co wyszło, bardziej właśnie nietoperz. W jakim miejscu masz ten tatuaż? A zgadnij. No nie widzę, to gdzieś na pewno nie w widocznym miejscu. Mam tutaj za uchem. Co? I na szyi, tak. Za uchem jeszcze nie było grane. No to współczuję, kurczę, no to trzeba ci pomóc, nie inaczej, nie inaczej. A dlaczego chciałaś sobie wykonać ten tatuaż? Chciałam przykryć inicjał, chciałam się go szybko pozbyć. Mhm. Inicjał kogo? Byłego partnera. Aha. Po otrzymaniu wiadomości wideo, która przedstawiała jego podczas stosunku z jakąś inną kobietą. Strasznie mi siadło wtedy na bani i mówię... Ten typ raczej o zrywaniu z klasą nie słyszał. Nie może być, nie mogę mieć inicjałek na swojej szyi. Na pewno. Pokaż go. No to proszę. Ale hardcore. Dziewczyno, co ty masz tutaj na sobie? Ja nie mogę. Ale to musiało boleć. Mogę dotknąć? No proszę. Pomacam delikatnie. Troszkę wypukły jest tutaj. Tu jest okej. Okay. Tu najgorzej. Matko, współczuję, naprawdę. To jest pierwszy raz, kiedy spotkałem się z tak zniszczoną skórą przez laser, przez źle wykonany tatuaż. Ani anioła nie widzę, ani tych literek, tak? Tak, jedna literka. Jedna literka, nie widzę tego w ogóle. To się tak wszystko ze sobą pozlewało. Tu jest bardzo wysoko, to mnie trochę niepokoi. A jak zauważyłem, że jest dokładnie na szyi, przechodzący przez szyję aż tutaj za uchem, no przestraszyłem się trochę tego. No trudne miejsce i trudny tatuaż do zasłonięcia.